Ostatni decydujący mecz pomiędzy UKS-em Akademią Siatkówki działającym przy Gimnazjum nr 5 a LUKS-em Czarnymi Szczerców wyłonił mistrzynię Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Kobiet. Po dobrej grze nasza drużyna zwyciężyła 3-0 w setach do 19, do 16 oraz do 22 i tym samym obroniła tytuł mistrzowski z poprzedniego roku. Najlepszą zawodniczką w naszej drużynie została wybrana Kinga Lenke, a w drużynie Czarnych Patrycja Kazimierczak. Uroczysta dekoracja i wręczenie nagród indywidualnych nastąpi 1 kwietnia w Szczercowie podczas Superpucharu Ligi. Niestety nasz zespół nie wystąpi już w tym turnieju. Było to bowiem ostatnie spotkanie drużyny juniorek, która zakończyła sezon ligowy oraz występy w barwach klubu. Zawodniczki, które przez 6 ostatnich lat reprezentowały Zduńską Wolę w rozgrywkach Ligi Wojewódzkiej i Amatorskiej, to Marta Cholewka, Karolina Piękna, Wiktoria Kołodziejczyk, Patrycja Michalik, Iga Zaręba, Beata Maciejewska, Kinga Lenke. Trenerką drużyny juniory UKSAS była Monika Walczak. Warto dodać, że działający przy ulicy Wileńskiej siatkarski klub prowadzi nabór do grup szkoleniowych dziewcząt i chłopców z roczników 2005 i 2006. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie publicznego gimnazjum nr 5. Now we